rodzice już dojeżdżają do nas drugą przyczepą, więc ekipa się powiększa. Tak, Lidi? No mam, że tata poszedł zapłacić. Tylko nie wiem, czy... Tak. Nie wiem, teraz zerknę, zobaczę, jak się da najlepiej mu zjechać. No pomaga ci przejechać. Cześć, Anna. Cześć. Zobaczę, bo na mnie wyskoczył. Anusia. Mirek otworzył drzwi, wyskoczył. Anna. A o tyle, jak jest grzeczna. No to czekaj, to jeszcze na chwilę. Zrobiliśmy obiad, karczuś pyszny na grillu, ziemniaczki, do tego mizeria, surówka z kapusty. No i później może się gdzieś przejedziemy. No i tam mamy kemping. Idziemy sobie wzdłuż jeziorka. Na spacer. Idziemy dalej i tutaj, jak widzicie, kończy się już tutaj droga zaraz koło jeziora, ale za szlabanem idzie przejść do góry i podobno wyjdziemy na kempingu, bo się pytaliśmy. Także jeżeli pójdziecie, to się nie martwcie, wyjdziecie chyba. Pokażemy, zobaczymy. Tam jest jeziorko, wyszliśmy tutaj na taki asfalt, a tutaj takie pola są. Jak widzicie, idziemy przy takich domach, więc idzie obejść tylko pół jeziora, a później się już wychodzi normalnie na drogę asfaltową i pójdziemy w prawo, tak jak się jedzie autem, tak samo dojdziemy tą drogą do kempingu. Przyszliśmy ze spacerku, szliśmy około godzinki. Bardzo wolno, bo Lidia idzie na nóżkach. No, nie szli, ale super szło. Troszkę na rączkach, troszkę na nogach. No. Teraz jedziemy sobie zwiedzić zamek w Rapszynie, po drodze do sklepu jakieś pieczywo. Widzieliśmy tam na rynku, w Pilicy były to jakieś lody, sobie staniemy, na jakiś deserek. Na rynku w Pilicy. Idziemy sobie teraz tutaj na lody. A tutaj jest rynek. Pierwszym atrakcją na świecie w stronę zamka jest taka kocjana. Idzie sobie podwiedzać. I wejdziemy zaraz do środka. Został aresztowany podczas łapanki w dniu 19 września 1940 roku. Po kilku dniach trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Skierowano go do pracy w warsztatach. Ciężka praca i głodowe racje żywnościowe na dwóch kilku jego zdrowia. Dzięki staraniom przyjaciół po 10 miesiącach w Oświęcimiu został zwolniony z obozu. Wrócił do Warszawy, gdzie zajął się działalnością konspiracyjną. Nie widziałam, bo babcia tam nie była, bo jestem tu cały czas. Moja babcia, jaką tam chcę spojrzeć się? Nie, żadnego. Mamy razem wspólnie. No, kupcie się. Co? Środkowica do kapusty. Chodź, zobacz. Dzisiaj jest poniedziałek, zazwyczaj w poniedziałku są zamki, muzea pozamykane. Ale dzisiaj my dzwonili tam i jest otwarte i jest za darmo dzisiaj, w poniedziałek. Nie wiem, czy to przez majówkę, czy ogólnie w poniedziałki jest za darmo, nie wiemy. Jesteśmy przed zamkiem w Rapsztynie i pytaliśmy się, czy psy muszą mieć kaganiec. Powiedział, że większe muszą mieć. Spod zamku tutaj jest taki widoczek.
Mamy takie widoki. Cześć, pokażemy wam, jak my robimy teraz zapiekanki, robimy sobie kolację. Usmażyliśmy pieczarki na maśle, będą pieczarki z serem, z szynką, tak? Tak. A szynkę mi też rozpakuje? No, ale ja nie mogę. Ale pierwsza miała być szynka. Nie chcę szynki. Max nie chce szynki. Max, dość ci pieczarek? No dość. Dobra. Będzie wersja jedna. Wersja bida. No co, jak ktoś nie lubi, to co? Że dużo to nie znaczy, że dobrze. I smacznie. No ale kto co lubi. Dobra, i będziemy to robić na grillu. Ciekawe, co to z tego wyjdzie. No, a druga wersja będzie z szynką jeszcze. Druga będzie tak, szyneczka. Oszczędnie? Nie, na bogato. Dobra, na bogato. Pieczarki, bo jeszcze piesek nie zjadł. To domy zostały. A więcej? No tak, nie za dużo, nie za mało, tak prawie. Tak prawie. No i serem przyłóż. Serek. I teraz to wyląduje na grillu. I pokażemy wam efekt końcowy. Damy to teraz na grilla. Ała! Jeszcze nie da. Chyba będziemy po dwie musieli dawać, nie? Bo tu się nie zmieści tak, więcej. Takiego mamy grilla, no i będziemy przykrywać. Dobra, a jedy następny. I czekamy. Tak wyglądają gotowe zapiekanki. Także jak wiecie, jesteśmy na kempingu Jura Camp w Siemoszycach. Już mamy dzisiaj 3 maja, także jak widzicie, dużo ludzi już wyjeżdża. Nagrywamy kemping na końcu, bo wtedy wam możemy powiedzieć właśnie, co było, jakie były wady, jakie były zalety kempingu. Pokażemy wam, jak to wygląda. Teraz jak przejdziemy, na pewno już będzie dużo mniej aut, a naprawdę było bardzo dużo przyczep i kamperów i namiotów. No to idziemy zwiedzać. Tutaj mamy cennik jest. Tu jest recepcja. Parking, można stanąć autem samym. No to jest ten parking pewnie 5 zł co płatny, nie? A tutaj są prysznice. Damsko-męskie, patrz. No tak to tutaj wygląda. No to już są ławetki różne. No teraz już jest dużo miejsca. No to tu był full. No. No widać, się wszyscy zbierają. Zbierałem się, no jest trzeci już, no to. O, jeziorko, patrz jakie fajne. Tu chyba. Tutaj są huśtawki. Jak już wyjście, będziemy się tam właśnie wyszli. I ja. A ja mam klapki i skarpetki. Będę w piasku. Co? Fajnie. Będziemy mieć peeling na stopach. Tu po lewej jest taki bar i bistro, coś tego typu. Ale zamknięty, nie? Na razie zamknięte, no Lena tutaj kupowała lody, na pewno są jakieś hot dogi, frytki, takie rzeczy, zapiekanki. Kemping jest cały czas w rozbudowie, dlatego zlewo zmywak jest na chwilę obecną tylko jeden, gdzie można być naczynia. Z zimną wodą. Z zimną wodą na chwilę obecną. Jest pan właściciel mówił, że planują, żeby było właśnie przy tamtych sanitariatach, przy których byliśmy, na tych, na które my pójdziemy i trzeci będzie tutaj, musimy obejść.
Tu jest jeden zmywak. Dwa. On już w jednym miejscu. To ładna, patrz. Tu jest zrzut szarej wody. No i tutaj właśnie jakbyście szli, to tam jest gwiazd. No obróćcie sobie drugą stroną. No tam przy tych koszach jest gwiazd. Tam jest tu recepcji. Tutaj jak się wjeżdża, to my tutaj stoimy. Tam na końcu zawsze wam pokażemy. A jeszcze idziemy do sanitariatów, z których my korzystamy, które są na końcu kempingu, jak się wjeżdża na lewo i na końcu są sanitariaty. Sanitariatu. Tak jak mówiłam, jest przygotowane na razie pod męski, a na razie z tego korzystają i panie, i panowie. Tutaj Z tego nie. Tu jest jedna umywalka, akurat tu leci tylko zimna woda. Pisuarki, toaletki. Teraz jest czysto, bo widać, że dbają o to. Z tym, że na przykład tak jak wczoraj było dużo ludzi, to no chyba nie byli w stanie po prostu, bo, ale to się nie dziwię, bo ludzi było bardzo dużo i to też ludzie niestety robiący. Tu nie wiem, gdzie światło. No tutaj są umywaleczki, suszarki i prysznice wyglądają tak. No i fajnie jest ogólnie ciepła woda, tak na przykład był problem, to wiadomo, jak nie było tego prądu, to był problem też z wodą ciepłą, ale tak, tak jak mówię, tak to wygląda. Ogólnie fajnie. Takie pozytywne wrażenie z tego mamy. No tak sanitariaty wyglądają. Teraz zobaczycie coś fajnego. Pod wiatrem stoi przyczepka. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Cztery zabytki raczej. A ta pierwsza to nie wiem, co przyczepka. Nie mam pojęcia tutaj, co przyczepka. Pierwsza myślałam, że nie jest jakaś stara niedadówka, ale nie wygląda. Pisze zabytek. Chroniony prawem. No spróbuj do środka, będzie coś widać. Nie, odbija się wszystko. Jest taki płatrowo. I patrzcie, stoi, co to było, ponorka, tak? Mhm. To będzie teraz składana. To będzie jakaś namiotowa stary, nie? Boże. A tu nie wiadóweczka. Ale taka mocno rozszabrowana. Pusto. Pusto. Koło nas stoi odrestaurowana, ładne, nie? Chyba tutaj jeszcze jest też takie palenisko. Wiaty. Tutaj jest prąd. Najbliższy. Chyba, że jest daleko do tego, nie? Do prądu. Daleko, no. A tu stoimy my. Co jeszcze możemy powiedzieć, to to, że na pewno minusem na tym kempingu, dla nas przynajmniej na teraz, co my byliśmy, jest to, że strasznie wybijało nam prąd. Znaczy nie tylko nam, bo na całym kempingu. I pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, to nie było od wieczora do rana, nie było prądu w ogóle. Na następny dzień też nam wybijało, nie? Codziennie wybijało. Codziennie wybijało prąd, także no na pewno jest obciążenie, bo tam nie było bardzo dużo ludzi. Ale no, jak wybiło to na całym ośrodku, także no,
coś pewnie będą musieli z tym zrobić, bo tutaj pan mówi, że rozbudowują cały czas i na pewno coś będą chcieli z tym zrobić, żeby to ulepszyć. A poza tym chyba raczej w porządku, sanitariaty w miarę czyste. Właściciele też ok, nie? Właściciele bardzo w porządku, mi się wydaje. No, jest doba do 12, a zostajemy dłużej, też może spokojnie, nie ma problemu, także naprawdę w porządku. Za niedługo będziemy się zbierać do domu, a teraz jemy obiad. Mamy zupkę pomidorową i będziemy mieć mięsko, też wam za chwilę pokażemy. A teraz mamy drugie danie. Na drugie danie mamy ziemniaczki, mięsko takie schab, przesmażony, do tego mamy paprykę, ogóreczek, buraki, kto chce, i sałatka. Mamy takie pieczarki ze śmietaną. Pieczarki ze śmietaną, bo nam zostały, to żeśmy sobie tak zrobili. Dobrze. I za chwilę się będziemy pakować, bo po południu chcemy jechać do domu. Także zbieramy się do wyjazdu. Zostało nam do spakowania praktycznie stolik, krzesełka, ostatnia kawka przed wyjazdem. Takie podsumowanie wyjazdu. Bardzo fajnie. Mało, krótko, ale pogoda fajna. Pogoda fajna, no i fajnie trochę zwiedziliśmy. Nie dużo, ale zawsze coś. Tak? No, żeśmy kilka zamków zwiedzili, pałac. Dzisiaj obejrzymy sobie to jeziorko, co tutaj jest. Kemping bardzo fajny. Pozytywne takie wrażenie. Opakują się sąsiedzi. No, a teście co powiedzą? Byliśmy pierwszy raz na takim zjeździe rodzinnym. Bardzo mile, przyjemnie spędziliśmy majówkę. No, czyli rodzinnym. Jak widzicie, pierwszy raz i w starszym wieku też idzie. Fajnie się przestawić. Podobało. No to fajnie. Teraz se muszą kupić przyczepę. Będziemy jeździć na 3. No, co żeśmy jeszcze z Maxem mówili, że wyjechaliśmy pierwszy raz w tym roku, nie? Ale myśleliśmy, że pojechaliśmy tacy bardzo nakręceni, myśleliśmy, że po tej majówce nam przejdzie. No tak, no. No, a tak jesteśmy jeszcze bardziej nakręceni, także czekamy na następny wyjazd. Do następnego weekendu. I zapraszamy do subskrypcji. Tak. I lajkowania. Pozdrawiamy.